Twoja telewizja. Mazowsze TV. Dzisiaj mamy przyjemność po raz drugi gościć w Błoniu panią Kasię Dulnik, mistrzyni Europy z 1999 roku, znaną też pod pseudonimem koszykarskim Gruszka. Po raz kolejny będzie pani Kasia prowadziła dzisiaj zajęcia z naszymi dziećmi ze szkół w Błoniu. Będą to trzy szkoły, szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 3 i szkoła podstawowa numer 4. Te zajęcia będą polegały na tym, na zabawach, na pokazaniu tego, jak piękna jest koszykówka, jak jest to widowiskowy sport. I po prostu pani Kasia swoją osobowością, swoją charyzmą zaraża dzieci koszykówką. Mam nadzieję, że też tak będzie w Błoniu. Ogromnie cieszę się, że dzisiejsza impreza sportowa odbywa się właśnie tutaj u mnie w szkole podstawowej numer 1 w Błoniu, w tym nowym obiekcie, który został dopiero niedawno oddany do użytku. Jest to wspaniała hala, wielka, która posłuży na pewno nie tylko temu pokoleniu, ale jeszcze i następnemu. Sport to jest doskonałe zajęcie dla młodych ludzi, dla młodzieży, stąd kładziemy w gminie Błonie duży nacisk na rozwój sportu. Bardzo nam zależy również na tym, aby młodzież rozwijała swoje warunki fizyczne, aby realizowała swoje pasje także w zakresie sportu. Na pewno w przyszłości będzie to dla nich procentować, dla ich ogólnego rozwoju. Koszykówka jest pięknym sportem. Ostatnio mieliśmy bardzo duży sukces naszych koszykarzy. Tak, było to 8 miejsce na Mistrzostwach Świata. Jest to ogromny sukces. I no, piękny sport. Sport kontaktowy, sport bardzo widowiskowy. Jeżeli ktoś interesuje się tą dyscypliną, wie jak wspaniale wyglądają akcje w NBA. No i chcemy, żeby dzieci w Błoniu uprawiały koszykówkę. Niedługo będziemy mieli piękny obiekt sportowy, tak, halę widowiskową z pływalnią. I właśnie może trzeba już powoli zrażać dzieci i młodzież do trenowania tej dyscypliny sportu, która tutaj no, w tym rejonie akurat nie jest tak popularna, jak być powinna. Twoja telewizja. Mazowsze TV.